bardzo prosił. Dziękuję bardzo. Witam Was, młodzi panowie, którzy za to owoce, tak, do służby życie. Wiedzę, że nie przydarzy nam się jakaś taka okazja, w której będziemy wszyscy bez względu na to, czy jesteśmy bardzo zdolni, czy tylko trochę zdolni, że będziemy się stanąć zdolną w ręku. Tym niemniej najlepsi spośród Was, jeśli taką drogę odbiorą, będą mieli szansę służyć zawodowo. Szanowni panowie, w dniu dzisiejszym przejdziecie pełną kwalifikację, określona Wam zostanie zdolność do służby wojskowej. Otrzymacie dokument tożsamości w postaci książeczki wojskowej. I praktycznie rzecz biorąc, analizując Wasze kwalifikacje, będziecie wykorzystani, w cudzysłowie, wykorzystani dla naszych potrzeb, czyli dla potrzeb Sił Zbrojnych, przez Wojskową Komendę Uzupełnienia. To już nie mus teraz, prawda, być w wojsku. To jest Wasz świadomy wybór. Ustawowa kwalifikacja przewiduje, iż po 2 tygodniach jesteście żołnierzami w rezerwie i nikt Was tutaj do służby w ten sposób nie może zgłosić. Musicie wiedzieć po tym, co powiedział Pan Starosta i Pan Pułkownik, że służba wojsku dzisiaj, wojsku profesjonalnym, zawodowym, bo jesteśmy tutaj wszyscy w mundurach profesjonalistami, nie jest chlebem łatwym. Oprócz warunków, które wojsko może zapewnić, dobrych warunków, bardzo dobrych warunków służby i płacy, wojsko wymaga wielu poświęceń, strasznego zaangażowania, jak również pracy w zespole i w grupie. Nawiązując do słów pana pułkownika, jego przedstawiciel będzie z państwem, już pan nie ma, z panami rozmawiał. I na pewno będzie chciał od was to usłyszeć. Praca w grupie, praca w zespole i chęć służenia już nie z musu, ale z waszej dobrej, nieprzemusonej woli.